Jezioro Wostok. Tajemnice ukrytego milion lat pod lodem wielkiego zbiornika wodnego. Witajcie! W dzisiejszym materiale dowiecie się, gdzie leży i czym jest jezioro Wostok, ale także dlaczego Rosjanie stworzyli tam specjalną bazę, jakie nieznane formy życia mogą tam przebywać, dlaczego jest ono tak ważne dla ludzkości i jednocześnie stwarza wielkie zagrożenie oraz kiedy zostanie wysłana sonda NASA do jego dokładnego zbadania. Jeśli już jesteście gotowi i chcecie poznać odpowiedzi na te pytania, to zaczynamy podróż do jednego z najbardziej tajemniczych miejsc na naszej planecie, a dokładnie na pokrytą lodem Antarktydę. Pamiętajcie także o tym, żeby zostawić subskrypcję oraz łapkę w górę pod tym materiałem, ponieważ dzięki temu moje filmy będą pojawiały się regularnie w waszych propozycjach. A oprócz tego, ten materiał zdecydowanie lepiej będzie sobie radził w algorytmach, tak więc liczę na wasze wsparcie. Jeśli jesteście nowi, to na moim kanale obowiązuje zasada, że twórca najczęściej lajkowanego komentarza otrzyma koszulkę Teamu Globalistów, także warto napisać coś ciekawego. A no i oczywiście w opisie macie też link do Discorda Globalistów. Wbijajcie w wolnej chwili. Teraz już nie przedłużając, zaczynajmy. Nie od dziś wiadomo, że Antarktyda skrywa pod swoim lodem mnóstwo niesamowitych rzeczy, których na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie dokładnie zbadać. W końcu miejscami lód okalający kontynent ma grubość nawet 5 km, co powoduje, że klasyczne wiertła nie są w stanie przebić się przez taką zmarzlinę, która dodatkowo znajduje się pod ogromnym ciśnieniem, które czasem jest nawet kilkadziesiąt razy większe niż to, które panuje w Rowie Mariańskim. Oprócz tego środowisko Antarktydy należy do tych najbardziej nieprzyjaznych na naszej planecie. W końcu w okolicach bieguna temperatura potrafi czasem spaść nawet do minus 90 stopni Celsjusza. Jednak pomimo tak ciężkich warunków, 60 lat temu, 16 grudnia 1957 roku, radzieccy polarnicy założyli stację badawczą Wostok w najzimniejszym i najbardziej odległym rejonie Antarktydy. Znajduje się niedaleko południowego bieguna magnetycznego na wysokości 3,5 km nad poziomem morza, a średnia roczna temperatura wynosi tam minus 57 stopni. Dla przypomnienia, w Polsce najzimniejszą temperaturę zarejestrowano 11 stycznia 1940 roku w Siedlcach, gdzie na termometrze wybiła wartość minus 41 stopni. Z pewnością naszym okupantom nie było wtedy zbyt ciepło, jednak wracając do tematu. Zanim Sowieci stworzyli tam bazę, pierwsze szokujące doniesienia na temat tego rejonu docierały od radzieckich pilotów, którzy prowadzili wtedy rozpoznanie niedostępnych wówczas dla ludzi rejonów Antarktydy. Ich oczom ukazały się wtedy gładkie wgłębienia na lodowej powierzchni, które w celach nawigacyjnych nazywali jeziorami. Oczywiście nie zdając sobie jeszcze sprawy z tego, jak ważnego odkrycia dokonali. Sowieckie władze, zainteresowane tymi ciekawymi spostrzeżeniami pilotów, zdecydowały się wysłać tam specjalną ekipę, która miała stworzyć na jednej z tych lodowych powierzchni bazę naukową. Po wstępnych badaniach przy użyciu pionowego profilowania sejsmicznego udało się ustalić, że pod 3-kilometrową warstwą lodu faktycznie może znajdować się jezioro z ciekłą wodą. Jednak do potwierdzenia tej hipotezy potrzebne były dodatkowe testy. Oczywiście rosyjscy naukowcy, zanim poinformowali świat o odkryciu w 1994 roku, zdążyli już stworzyć specjalne wiertło, które nie zamarzało, ponieważ użyto do niego mieszanki nafty i freonu. Społeczność międzynarodowa, zdenerwowana tym, że Rosjanie stosowali tak niebezpieczne dla atmosfery związki freonu, zadecydowała o zakazie dalszych prac pod groźbami sankcji. W ten oto sposób odwiert ponownie zamarzł, a na dobrą sprawę do zbiornika z ciekłą wodą brakowało wtedy zaledwie już 140 metrów. Po raz drugi zbiornik wodny otworzono 15 stycznia 2015 roku. Pobrane z jeziora próbki zostały dokładnie zbadane, w tym pod kątem obecności żywych organizmów. Po oczyszczeniu próbek znaleziono w nich 49 DNA różnych bakteryjnych filotypów, z których większość okazała się być powierzchniowymi i tylko dwa zainteresowały naukowców. Jeden typ DNA przypomina wodną bakterię Yohina bacterium, natomiast drugi należy do nieznanego gatunku i jest podobny do znanych mikroorganizmów w mniej niż w 86%. Nie ma jednak pewności, czy te mikroorganizmy nie dostały się wskutek zanieczyszczeń wiertniczych. Następna misja zakłada zejście na dno i pobranie dokładnych próbek czystej wody. Jednak ta misja jest dużo bardziej skomplikowana,
W końcu miejscami woda jest głęboka na ponad 1 km, a w samej głębi temperatura waha się w przedziale od 10 do nawet 20 stopni Celsjusza. I jest to bezpośrednio związane z panującym tam ciśnieniem oraz aktywnością wulkaniczną. Dla międzynarodowej społeczności naukowej badanie tego zbiornika wodnego jest niezwykle istotne, ponieważ oddaje ono w pewnym stopniu warunki, jakie mogą panować w zbiornikach wodnych znajdujących się głęboko pod lodem księżyców Jowisza i Saturna, ale także głęboko pod ziemią na Marsie. Przypuszcza się, że może tam występować proste życie, jednak w przypadku naszego ziemskiego zbiornika istnieje szansa na odkrycie nawet bardziej złożonych organizmów, ponieważ jeziora na Antarktydzie istniały długo przed pojawieniem się pokrywy lodowej, dlatego mogą tam znajdować się prehistoryczne formy życia, a jezioro Wostok może być tak na dobrą sprawę wyjątkowym na skalę światową ekosystemem, przypominającym nieco Park Jurajski. Pikanterii temu wszystkiemu dodaje fakt, że w innym arktycznym jeziorze, ukrytym pod powierzchnią lodu, a dokładnie w zbiorniku Mercera, naukowcy odkryli, że na 1 ml wody w tym jeziorze przypada aż 10 tysięcy komórek bakteryjnych. A dodatkowo, w pobranych z dna próbkach znalazły się szczątki niewielkich skorupiaków. Kolejnym faktem, który mógłby wskazywać na to, jak bogaty ekosystem może znajdować się w jeziorze Wostok, jest wyprawa zespołu BBC Earth, gdzie nurkowie najpierw zanurzyli się pod powierzchnią lodu, a następnie wysłali specjalną kapsułę ponad kilometr w głąb wody. Oczywiście badania te nie były prowadzone głęboko w środku lądu, jednak ich wyniki wciąż zaskakują, ponieważ występujący w tak ciężkich warunkach ekosystem w dalszym ciągu jest nadzwyczaj bogaty w zupełnie do tej pory nam nieznane formy życia. Naukowcy przypuszczają, że w jeziorze Wostok część prehistorycznych organizmów mogła wyewoluować oraz dostosować się do ogromnego ciśnienia oraz braku światła, a potrzebną do życia energię takie stworzenia mogłyby zdobywać dzięki minerałom i aktywności wulkanicznej. Biorąc pod uwagę fakt, że woda w jeziorze Wostok nie ma kontaktu z otwartym światem od około 15 do 25 milionów lat, tak odkrycie tam jakiejkolwiek formy życia, nawet w postaci prehistorycznych bakterii, daje szansę na to, że życie poza granicami naszej planety też może rozwijać się w takich zbiornikach wodnych, ukrytych gdzieś głęboko pod lodem lub też pod ziemią. Jeśli jednak w jeziorze Wostok udałoby się znaleźć jakieś bardziej złożone organizmy, tak życie to byłoby nadzwyczaj dziwne, ponieważ jest to najbardziej natleniony zbiornik wodny na Ziemi, a tlenu jest tam pięciokrotnie więcej niż przeciętnie. Ten stan rzeczy powoduje, że pomimo gigantycznego ciśnienia, jakie tam panuje, zwierzęta, które możliwe, że tam żyją, wcale nie muszą być aż takie małe, ponieważ wraz ze wzrostem tlenu organizmy stale się zwiększają, co w pewnym stopniu koliduje z ciśnieniem. To koniec końców może doprowadzić do tego, że biologia tych stworzeń zdecydowanie różni się od tej, jaką znamy, ponieważ nigdzie indziej na świecie nie panują takie warunki do życia jak tam. Najbardziej prawdopodobną opcją są bardzo długie, ale dość cienkie zwierzęta, przypominające w pewnym stopniu węże lub też pająki. Jednak wizji jest dużo więcej i tak na dobrą sprawę, póki co jest to tylko gdybanie. Na koniec odcinka pozostaje nam jeszcze jedno pytanie, a dokładnie to dlaczego jezioro Wostok niesie dla ludzkości pewne zagrożenia, ale także szanse. Otóż naukowcy obawiają się, że pod lodem mogą znajdować się także niebezpieczne i nieznane ludzkości bakterie, które jeśli wydostałyby się, tak byłoby to jak otwarcie puszki Pandory. Na drodze ewolucji bakterie te mogły stworzyć zupełnie inne mechanizmy obronne, przez co nasze organizmy miałyby z takimi przeciwnikami nie lada problem, a dla ludzkości mogłoby to skończyć się podobnie jak przywiezienie nowych bakterii przez Hiszpanów do Imperium Azteków i Inków. W końcu nieznane ich układom odpornościowym choroby zabiły od kilku do kilkudziesięciu milionów mieszkańców obu Ameryk, a stało się tak, ponieważ rdzenni mieszkańcy żyli w ekosystemie, który do tej pory nie miał kontaktu z tym europejskim, przez co niemal identyczna sytuacja mogłaby nas spotkać obecnie, gdybyśmy wypuścili żyjące w jeziorze Wostok bakterie. Jednak takie ryzyko warto podjąć, ponieważ organizmy, które tam się znajdują, przeszły zupełnie inną drogę ewolucji niż życie, jakie znamy, przez co nasza wiedza znacząco by się poszerzyła, a takie odkrycie byłoby swoistym kamieniem milowym na drodze ku znalezieniu życia poza granicami naszej planety. Jednak na chwilę obecną NASA zrezygnowała z misji, która miałaby zbadać ten zbiornik wodny w obawie przed jego zanieczyszczeniem, jednak Rosjanie ten projekt wciąż mają w planach. Dziękuję Wam za uwagę, a jeśli interesują Was historie podobne do tych, to pamiętajcie, że mam też kilka innych kanałów, w tym Top 10 Polska, na którym staram się znaleźć dla Was 10 najciekawszych historii z danego zagadnienia. Także jeśli macie tylko chwilę, to zaraz pojawią Wam się na ekranie propozycje z tego kanału. Jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję i do usłyszenia niebawem. Cześć!